Witam, w Ham Radio Short. Krótko, jeżeli nie zepsuję ci dzisiejszego wieczoru tym shortem, zostaw łapkę w górę. Jeżeli napiszesz komentarz, to będzie już spory bonus dla mnie. Dziękuję. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam dwie ciekawe aplikacje, dzięki którym będziecie mogli zapolować na satelity. Na satelity, takie, które posiadają na swoim pokładzie sprzęt krótkofalarski. Ale jedna z tych aplikacji oferuje nieco więcej. Zapraszam do oglądania. Ponieważ wykorzystałem już 31 sekund z 5 minut tego shorta, przechodzę do rzeczy. Wspomniałem o dwóch aplikacjach. Pierwsza, którą zaprezentuję, jest to ISS Detektor. Bardzo fajna aplikacja, która skupiona jest wyłącznie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak możecie zobaczyć, przeloty nad moją lokalizacją, którą aplikacja pobiera sobie automatycznie, pogrupowane są na dni. W jednym dniu. Jest tych przelotów jeden lub więcej. Wielkość tego oka, które widzicie po środku, mówi nam, jak wysoki będzie kąt nad nami przelotu stacji. Im wyższy, tym lepszy, no bo wtedy będzie ta stacja jakby centralnie nad nami. Nie będę oczywiście omawiał, jakby wszystkich funkcji tej aplikacji. Ponieważ short jest po to, żeby rozbudzić waszą ciekawość, a waszym jakby zadaniem potem kolejnym jest to, żeby samemu odkryć daną rzecz. To, co mi się bardzo podoba w tej aplikacji, to jest to, po kliknięciu na dany przelot, macie żółte kółeczko, którym musicie najechać przesuwając telefonem do góry, do dołu w lewo i w prawo, musicie najechać na tą niebieską kropkę, która jest na górze strzałki. W momencie kiedy na nią najedziecie, Wówczas otrzymacie dokładny kierunek, z którego nadleci stacja kosmiczna ISS. I niebieska strzałka pokazuje, w którą stronę ten przelot będzie się odbywał. Przypomnę, że aby posłuchać Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i nie tylko, innych satelitów, na których podkładzie są nasze jakieś nadajniki lub przekaźniki, wystarczy radio BOFENK. Wystarczy Radio Baofeng z krótką anteną, ale trzeba wyjść z pomieszczenia z domu i odpowiednio jakby próbować anteną kręcić, żeby spróbować złapać tę stację lub innego satelitę. Ja odbieram sygnały satelit z anteny samochodowej, którą mam przyczepioną do barierki balkonu. Oczywiście jest to bardzo duży kompromis. Nie, nie traktujcie tego, że to jest już cała instalacja, jakiej potrzebujecie. Ale wystarczy, żeby usłyszeć sygnał z y, y, satelit. Zachęcam do zainstalowania. Jest to aplikacja z reklamami, no ale jeżeli nie chcemy za coś płacić, to trzeba coś pooglądać. Za chwilę przejdę do drugiej aplikacji, która daje nieco więcej możliwości. Druga aplikacja, którą chciałem Wam zaprezentować, nazywa się Events Above czyli Niebiosa nad nami. Jest to bardzo prosta aplikacja, która daje nieco więcej możliwości niż ta, którą przed chwilą pokazywałem. Co tutaj jest fajnego? Fajne jest to, że możemy przełączyć ją na kolor czarny, czerwony, przepraszam, który ułatwi nam nawigację w tej aplikacji, jeżeli będziemy gdzieś na dworzu i będzie ciemno. Druga rzecz, możemy ustawić położenia według GPS adresów współrzędnych, które wpiszemy lub QTH lokatora. To wszystko jeżeli chodzi o ustawienia, i teraz co nam daje ta aplikacja więcej niż ISSDT? Otóż mamy aktualną mapę nieba i to co się dzieje. Zobaczcie, ile się dzieje w tej chwili nad moją głową. Leci Noa 15, czyli satelita pogodowy, leci RS 15. Sporo tutaj się dzieje. Aplikacja ma bardzo fajne pokazane wszystko, jak ją skalibrować, jak ją ustawić, żeby, żeby można było dobrze wszystko śledzić. Tutaj możemy sobie również zaznaczać lub odznaczać elementy, które chcemy widzieć na, na tej mapce. Tak jak teraz zaznaczyłem, na przykład satelity Maska, czyli Starlinki. Można je wyłączyć. To jest jedna opcja. Nocne wydarzenia to jest to, co się wydarzy w nocy, przed nami, to, co jest przed nami. Można tutaj zaznaczyć ten, tą ikonkę pierwszą sprawę i wówczas tutaj, jakby będziemy mieli wszystkie, wszystkie wydarzenia na niebie. Mamy też satelity radioamatorskie. Tutaj już jest jakby możliwość tych filtrów zamknięta i mamy tutaj do wyboru wszystkie satelity, którymi Możemy się pobawić. Jest więcej informacji, jest częstotliwość jedna i druga, czyli nadawcza i odbiorcza. Więc łatwo będzie ustawić nasze radio na danej częstotliwości i zobaczyć, czy akurat słyszymy. Po wejściu na danego satelitę widzimy dużą strzałkę, która pokazuje nam aktualny przelot. Jeżeli weźmiemy orbitę, no to tutaj już mamy nieco bardziej czytelnie, mianowicie czerwone koło to jest zasięg tego satelity. Mówię o górnym obrazku, natomiast pin, który widzicie na tej mapie, to jest moja lokalizacja. Więc od razu mogę już zobaczyć w którym momencie będę w zasięgu tego satelity. W dzisiejszym szorcie to już wszystko, co chciałem Wam zaprezentować. Dziękuję za obejrzenie do końca. Poproszę o łapki w górę i komentarze. To pomaga dotrzeć do większej liczby odbiorców. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w szorcie 4.